Dzień dobry, Anna Wojda, to jest program Rzecz o Prawie. Dziś moim gościem jest Anna Partyka-Opiela, partner w DZP. Dzień dobry, witam Panią serdecznie. Dzień dobry Pani Anno, bardzo miło jest Panią widzieć. Panią również zapytam od razu, znaczy miałam zapytać Panią, czy pracuje Pani w domu, czy w kancelarii, ale widzę, że jest Pani w domu. Tak, no absolutnie pracuję z domu, cała kancelaria już od 2 tygodni pracuje z domu, wszyscy prawnicy, jak również działacze również pracują zdalnie. Musieliśmy się przyzwyczaić do tych nowych warunków, idzie nam to całkiem dobrze. Zrobiliśmy wcześniej taki jeden dzień testowy, on się sprawdził, no i okazało się, że był bardzo potrzebny, bo zaraz potem wszyscy musieliśmy absolutnie już przejść na taki tryb pracy, ale zdaje on egzamin, jak najbardziej. To znaczy, że w kancelarii nie ma zupełnie nikogo? Zupełnie nikogo nie, no bo oczywiście muszą być też osoby, które, nie wiem, odbierają pocztę i muszą częściowo chociaż być w kancelarii, ale generalnie całą pracę operacyjną mamy już przeniesioną do naszych domów i mamy nasze mini kancelarie i mini biura. Jednym słowem, zostało ograniczone do naprawdę koniecznego minimum te kontakty z innymi ludźmi. Tak. Proszę mi powiedzieć, bo kancelaria przygotowała i zamieściła na stronie internetowej poradnik dla przedsiębiorców, takie drogowskazy dla biznesu w dobie pandemii. Kto powinien po ten poradnik sięgnąć, przeczytać go i dlaczego? Chciałam słowo powiedzieć o poradniku, bo po pierwsze jestem z niego niezwykle dumna. To jest wysiłek zbiorowy w całej kancelarii, prawników z różnego szczebla, od partnerów do juniorów. Udało nam się go stworzyć 48 godzin. Padł pomysł, szybkie wykonanie, taki duże sfokusowanie się na tym, że to jest rzeczywiście potrzebne. To jest poradnik, który jest kierowany do przedsiębiorców, ale ze szczególnym uwzględnieniem średnich i małych przedsiębiorców. Zależało nam na tym, żeby ci, których ekonomicznie pandemia w bardzo wyraźny sposób dotknęła, dostali bardzo dobry materiał, z którego mogą skorzystać, bardzo wiarygodny, ale przede wszystkim bardzo przystępny. Skoncentrowaliśmy się na problemach, sformułowanych pytaniach do tych problemów. A czego z tego poradnika można się dowiedzieć? Gdyby podała Pani kilka takich praktycznych przykładów. Tak pokrótce. Jasne. No właśnie, on jest bardzo praktyczny, czyli z naszego poradnika dowiecie się Państwo, czy Wasi pracownicy mogą pracować zdalnie, czy możecie mierzyć temperaturę w zakładzie pracy, co możecie zrobić z umowami, czy te umowy należy wykonywać, jakie są uprawnienia, które Wam przysługują, czy możecie się powołać na klauzulę siły wyższej, co zrobić z umową najmu, czy mogę płacić czynsz, czy nie muszę go płacić, do kiedy go nie muszę płacić, albo czy nie mam takiego uprawnienia, coś w sytuacji kredytowej, czy muszę płacić raty kredytu, czy raty leasingu, czy zarządy odbyte zdalnie są ważne, czy są nieważne, jak podejmować decyzje, jak współpracować z sądami, jak działają i jak będą działać sądy, czy biegną terminy przedawnienia roszczeń, czy te terminy nie biegną. Więc jakby koncentrujemy się na takich bardzo życiowych problemach, takich, które na co dzień dotykają przedsiębiorcę. Podręcznik został napisany, jego data bodajże to jest ze stanem na 20 marca, ale będziemy go aktualizować. To znaczy, wiecie Państwo, że bardzo dynamicznie zmienia się sytuacja i do tego mamy bardzo duży szum informacyjny. Jest dużo niepotwierdzonych informacji albo mniej wiarygodnych i zależało nam na tym, żeby w jednym miejscu zebrać bardzo konkretne pytania i konkretne odpowiedzi mające bardzo wiarygodne źródło. I wydaje mi się, że udało nam się to zrobić. Podręcznik jest oczywiście bezpłatny, dostępny na naszej stronie internetowej. Każdy z niego może skorzystać. No, pewnie niedługo będziecie Państwo mieli szansę, żeby aktualizować poradnik, dlatego że dziś jest Sejm i ma zająć się tarczą antykryzysową, więc pewnie będzie okazja. Ja chciałam Panią zapytać, jak Pani ocenia te przepisy tarcze? No, przede wszystkim, proszę Państwa, działamy, jest ogromny chaos. Nasz zespół regulacyjny, który na bieżąco pracuje nad tymi regulacjami, które się znajdą w tarczy,
ma bardzo dużo pracy, bo ponieważ przepisy zmieniają się niemalże z godziny na godzinę, tak? Cały czas trwały jeszcze negocjacje, czy spływały postulaty organizacji pracodawców czy przedsiębiorców. I no, mam takie wrażenie, że oczywiście nie da się załatwić tą tarczą wszystkiego. Tak? Że pewnie będą grupy, które będą miały niedosyt wsparcia ze strony rządu. Już się pojawiają takie głosy, że zostali zaopiekowani mikroprzedsiębiorcy czy osoby, które pracują na umowach zlecenie czy o dzieło, ale zapomniano w tej tarczy o małych przedsiębiorcach, czyli tych, którzy zatrudniają powyżej tam 10 osób do 50 osób, a takich przedsiębiorców też jest bardzo dużo. Natomiast ja uważam, że no, będziemy mieli to, co dostaniemy i musimy się absolutnie skoncentrować na maksymalnym wykorzystaniu tego, co zostanie nam dane. Oczywiście cały czas rozmawiamy, próbujmy to zmieniać, natomiast ten następny krok to jest pomyślenie o tym, jak zmaksymalizować te możliwości, które dostaniemy, no bo na końcu prawda jest taka, że niczego nikt nie zrobi dla nas. Znaczy, za wszystko musimy sami wziąć odpowiedzialność. Tylko korzystajmy, rozglądajmy się, orientujmy się, z czego możemy skorzystać, no bo wpływ na to, jak te przepisy będą wyglądały, no mamy ograniczony, chociaż nie oznacza, że go w ogóle nie mamy, tak? A odzywają się do Państwa przedsiębiorcy, już dopytują o tą tarczę, o to, z czego mogliby skorzystać, co jest dla nich dobre, a co nie. Tak, oczywiście, że tak. No, pierwsze pytania no to są zawsze związane z obciążeniami fiskalnymi, czy dotyczącymi podatków, czy dotyczącymi właśnie tych kwestii ZUS-owskich. Drugie pytanie to jak skorzystać z tej pomocy, która została uwzględniona z tarczy. Jak zbudować swoją strategię z wykorzystaniem na przyszłe miesiące, z wykorzystaniem tych instrumentów, które zostały zawarte z tarczy. Trochę jest, no, kolejnie bardzo sprawa gorąca związana z abolicją czynszową w galeriach handlowych. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Więc jakby wszyscy czekają, jaki będzie ostateczny kształt przepisów, z czego mogą skorzystać i jak ułożyć przede wszystkim tą przyszłość z wykorzystaniem instrumentów, które daje nam tarcza. No, w tarczy zobaczymy ostatecznie, co zostanie, jaki będzie miało kształt. Ja chciałam Panią zapytać, co Pani zdaniem mogłoby realnie pomóc firmom? W jaki sposób rząd mógłby im ulżyć? No, ja myślę, że najistotniejsze to są te kwestie związane z obciążeniami, to o tym już mówiłam, z obciążeniami fiskalnymi. Druga kwestia to kwestia, jak rozwiązać obecną sytuację związaną z wykonywaniem umów i z tym, że część umów nie będzie mogła być wykonana i jak tutaj państwo mogłoby wesprzeć realnie, czy dotacjami, czy pożyczkami, czyli takim naprawdę tym wsparciem day to day, tak żeby móc przyjść w tym okresie. Na koniec jeszcze chciałam zapytać Panią o jedną rzecz, bo pracujemy wszyscy w domu, albo większość, duża część z nas. Pewnie niektóre rozwiązania, które teraz się przyjmą w firmach, zostaną na dłużej. Co takiego w przyszłości możemy wykorzystać z tego, co mamy teraz? Ja myślę, że przede wszystkim to, co możemy zrobić, to czytać nasz poradnik, tak? I korzystać z tej wiedzy, która jest w poradniku, to jest pierwsza rzecz. Orientować się, jaka jest sytuacja, oceniać właściwie ryzyka, jakie teraz mamy, skoncentrować się na płynności finansowej, na naszych pracownikach, na współpracy, na takim dialogu, czy z kontrahentami, czy z pracownikami. Nie panikować. To jest ważne, żeby teraz nie panikować. I bardzo istotne jest, żebyśmy patrzyli na to, co ten kryzys, poza tym, co nam się wydaje teraz jest negatywne, co dobrego nam może jeszcze dać. I pozdrowienie dla wyciągnąć wnioski. I trochę. No właśnie, trochę mamy przykład, jak się, przepraszam, jak się no, ale może to z nawet domu. Dobrze wyszło. Jak się pracuje z domu, tak moja córka mi tutaj towarzyszyć. O, może tak, to się. Poczekaj chwilę. I ja myślę, że bardzo istotne też jest, żebyśmy się skoncentrowali na tym, jakie nowe rozwiązania daje nam ta sytuacja, tak? Czy ta sytuacja z pracą zdalną, czy ta sytuacja, jaka będzie w przyszłości i instrumenty, z których możemy skorzystać. Bardzo serdecznie dziękuję Pani za rozmowę. Moim gościem dziękuję, była Pani pięknie. Anna Patyka,
Daniela, partner DZP. Serdecznie dziękuję Państwu i zapraszam na kolejny program. Do widzenia.